Jan Krzysztof Duda zwyciężył w Tajty Tuesdayu i przede wszystkim rozbawiła mnie ta partia, gdzie w Karukanie rozłożył Danila Dubowa. Poszło tutaj D4, D5, E5. E5 najpopularniejszy wariant w ostatnich czasach. No i tutaj czarny oczywiście wyprowadza swojego gońca. No i tutaj prędzej czy później czarny będzie chciał przeprowadzić C5, czyli będzie się chciał ustawiać podobnie jak w obronie francuskiej, no ale ten goniec jest rozwinięty, a w obronie francuskiej ten goniec jest na C8. I w partii skoczek BD2, po czym Duda zagrał dosyć enigmatycznie wyglądające posunięcie, bo odszedł tym gońcem na G6. Odejście gońcem na G6 wygląda dosyć głupio, no bo w sumie po co? Okazuje się, że czarny po prostu robi miejsce dla skoczka, a to posunięcie goniec G6 jest naprawdę niespotykane. No i ewidentnie Dubow się tego zagrania nie spodziewał. W partii goniec G6, no i tutaj Dubow zagrał po prostu goniec E2, po czym Duda faktycznie tego skoczka na F5 sobie przeprowadza. W partii roszadka, goniec E7, wieża E1. I skoczek F5. I to jest jedna z tych wielu pozycji, których totalnie nie rozumiem. Z jednej strony kompek zawsze w tego typu sytuacjach daje tam białemu jakąś mniejszą czy trochę większą przewagę, ale ja totalnie nie czuję, co tutaj biały ma robić w tych pozycjach. No bo co czarny ma robić, to jest jasne, tak? Czarny chce zakończyć rozwój, przeprowadzić C5, żeby podważyć centrum, albo przeprowadzić F6, żeby podważyć centrum, no i z jednej, z drugiej strony czarny będzie tutaj białego atakował. No właśnie, no, co biały w tym czasie ma robić? No i to jest zawsze dla mnie zagadką w tych pozycjach. No i mam wrażenie, że Dubow też nie bardzo miał wenę, jak tę pozycję ugryźć, i Dubow zdecydował się na posunięcie skoczek F1. Skoczek F1 ma pewien sens, no bo ten skoczek na F5 faktycznie jest wkurzający, więc może kiedyś się przydać jakiś skoczek E3 czy skoczek G3, żeby tego skoczka z F5 wymienić. No ale z drugiej strony, no biały robi aż trzy ruchy, żeby po prostu wymienić skoczka. No też tak koślawo, prawda? No i co tutaj Duda zrobił? Duda stwierdził, że no kurczę, trzeba to centrum przeciwnika zaatakować. Nie będziemy tak stali, trzeba tutaj troszeczkę dorzucić agresji, więc nastąpiło posunięcie C5. No i oczywiście to szykuje też miejscówkę dla skoczka na C6. I jeszcze dodatkowo dla hetmana na B6, i ten hetman to w ogóle nie dość, że na piona D4 nałoży presję, to na piona B2 też nałoży presję. No i teraz zobaczmy, co tutaj biały może zrobić. No może zagrać C3, to nie poszło w partii, no ale może zagrać C3. No i teraz Duda na spokojnie może tutaj hetmana na B6 wrzucić, zrobić roszadę F6, no przecież musi się to centrum białego rozpaść. Jeżeli biały na przykład zbije, no to czarny sobie odbija, no i okej, tej presji na D4 nie ma, bo po prostu pionka już tutaj nie ma, no ale z drugiej strony pojawia się presja na F2, za chwilę roszadka, skoczek C6, F6, no i tutaj będzie presja po linii F, też całkiem spora. I no ta pozycja białego już mi się naprawdę nie podoba. Więc kurczę, te struktury karukańskie są naprawdę ciężkie do gry białymi. Gdyby biały miał obowiązek grania E5 w trzecim ruchu, to ja karokana bym grał co partię. Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu jest to najpopularniejszy wariant ostatnio, ale wydaje mi się, że wcale nie jest taki dobry dla białego z praktycznego punktu widzenia. No Stockfish go lubi, ale dlaczego? Nie rozumiem. No dobra, więc co tutaj Dubow zrobił? Dubow, jak to Dubow, kiedy nie wiadomo co robić, no to trzeba podkręcić atmosferę, więc Dubow przywalił tutaj posunięciem C4 i założenie tego posunięcia było logiczne, no bo król czarnego jest ciągle w centrum, więc jeżeli to centrum zostanie otwarte, no to król Polaka będzie w tarapatach.
No i teraz co Duda zrobił? Duda wybił na d4. Bicie skoczkiem byłoby troszeczkę precyzyjniejsze, ponieważ tutaj na koniec wchodzi skoczek c6, d4, ten pion jest słaby, ten pion jest silny, także ogromne tarapaty. Duda wybił pionem na d4 i to też jest dobre, bo no znowu wybicie na d4 prowadzi do tego, co przed chwilą wam pokazałem, więc też czarny wychodzi dobrze. No ale nie ma obowiązku bicia. A gdyby skoczkiem tutaj zbił na d4, to przeciwnik musiałby odbijać. Teraz nie musi. No i tutaj Dubow podkręca atmosferę dalej, więc próbuje rozerwać pozycję Polish Fightera 3000, ale nie ma lekko, bo tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. To znaczy pozycja białego jest tutaj rozrywana. No i poszło skoczek h4. No i teraz, jeżeli skoczek zbije na d4, to no, pozycja białego się rozlatuje, to zaraz zobaczycie w partii. A jeżeli bicie hetmanem, no to znowu skoczek c6, no i biały po prostu zostaje z głupio ustawionym hetmanem, ze słabym pionem na e5 i dodatkowo jakieś takie g4 zostało zagrane. No dobra, no trzeba tutaj uważać, żeby figury nie podwalić, bo może się pojawić jakieś g5 i ten goniec będzie zamknięty, no ale czarny zagra nawet jakieś h6, no i cóż, biały no tak tragicznie koślawo się ustawił. No po prostu nie wiadomo, co tutaj biały mi robi. No dobra, w partii bicie na d4, no i tutaj Duda mógł z zimną krwią po prostu wybić, jeżeli tam jakieś bicie na c4, no to wchodzą oczywiście widły, więc to jest niemożliwe. No nie wiem, jeżeli jakiś tam szachulec, no to skoczek d7, tam bicie na c4, roszadka wisi tu, król osłabiony, no po prostu jeden wielki dramat. No ale Duda zagrał tutaj na spokojnie, zrobił po prostu roszadę, też wszystko dobrze. W partii skoczek g3, no pozycja i tak była kiepska, no ale skoczek g3 to jest taki gwóźdź do trumny, bo bicie, no i teraz znowuż, no bić nie można, bo hetman d4 i widły, więc w partii skoczek f3, no to Duda po prostu kontynuuje tutaj rozwój. Chodzi oczywiście o to, że ten pion podwisa. W partii skoczek d4, no i tutaj Dubow został w 20 posunięć poskładany. W 20 posunięć w karokanie czarnymi Jan Krzysztof Duda rozjechał Dubowa. Niesamowita była też partia z ostatniej rundy. Tutaj karokan za to przez oponenta został wyciągnięty. No i Duda ustawił się w stylu ataku królewsko-indyjskiego. Tutaj debiut aż tak interesujący nie jest. Biały zbudował sobie fajne centrum, czarny to centrum podważa, więc taka znana historia. I dzięki przewadze tego pionka na e5, który kontroluje pole f6, więc skoczek nie może tutaj stać, nie może bronić króla, no to biały ten fakt wykorzystuje, no i rozpędza swój atak na skrzydle, no i tutaj ten pion został dopchany aż do h6. No i w partii c3, f6, no i tutaj mamy właśnie początek dymu, elegancka ofiara jakości. Tego typu ofiary jakości bardzo mi się podobają. Materialnie jest to punkcik w plecy po stronie białego, ale ten król jest teraz pieruńsko słaby. No i dodatkowo widzimy, że słabych białych pól jest tona, więc będzie można to ewidentnie wykorzystać. W partii wybicie na f3 Duda odbił, hetman d7. No i Duda po prostu kontynuuje rozwój, no i wtrynia się na c6, więc tutaj no pięknie to wygląda, to po prostu wygląda pięknie. Figury białego są świetnie skoordynowane, ale może być lepiej. Mianowicie ten goniec, prawda? Ten goniec wcześniej tutaj wkurzał rywala, no ale pan Arton postanowił zabrać wszystkie figury z tej przekątnej i słusznie, więc teraz ten goniec na f3 no już tak agresywnie ustawiony nie jest, więc gdzie stałby lepiej? Tutaj. Także goniec e2 zostało w partii zagrane, no i teraz oczywiście no, groźba jest jasna. W partii król ewakuacja, goniec i tak się zaktywizował, no i tutaj Duda nieprecyzyjnie zagrał, wypuszczając przewagę.
Ale i tak wyszło fajnie. Ale po kolei. Wieża D6. Wieża D6 z dalszym dociskaniem. No to wygląda tutaj świetnie. Nawet później o jakimś Hetman D5 pomyślimy. Natomiast mam wrażenie, że Duda obawiał się, że kiedyś ten skoczek tutaj na G5 wlezie. Bądź może... Nie no, goniec na G5 to nie. To tego się obawiać nie mógł. Ale wydaje mi się, że obawiał się w dalekiej perspektywie jakichś tutaj ataków po linii F i po tych białych polach, więc postanowił po prostu tego skoczka zlikwidować. Tak, ma to sens, no bo teraz czarny zostaje bez gry. Okej, Stockfish krzyczy, że wyszło niedobrze, bo teraz przy idealnej grze czarny jest w stanie przeżyć w tej pozycji, no ale czarny nie ma żadnego planu. Teraz po linii F nie ma jak atakować, bo goniec zawsze obroni, a ten skoczek przechodzi na D5 i on będzie nie do ruszenia. Więc logiczne, że Duda faktycznie w to poszedł. No i ten skoczek szybko tutaj na D5 się zameldował. Hetman ewakuacja. No i teraz C4. W partii należało gdzieś tutaj się tłumaczyć, broniąc tego piona na E5. W partii poszło hetman E6, co jest błędem. Więc te ostatnie zagrania przeciwnika myślę, że bardzo dobrze pokazują, jak kłopotliwa jest ta sytuacja czarnego. No po prostu nie wiadomo, w którą stronę patrzeć, nie wiadomo totalnie, co tutaj robić. No i czarny kręci się w kółko, no i potyka o swoje własne nogi. I tutaj muszę powiedzieć, że Duda przeliczył fajny plan gry, mianowicie figury są dobrze ustawione, więc co robimy, jak figury są dobrze ustawione? No piony muszą wkroczyć do akcji. I tutaj nastąpiło posunięcie C5. Bić oczywiście nie można, no bo będzie się trzeba pożegnać z materiałem. Więc wieża uciekła, pion leci dalej. Bić znowu nie można, bo wchodzi trik taktyczny i tu wszystko czarnemu wisi. Więc wieża znowu ucieka, a ten pion znowu leci dalej. Więc to jest tutaj giga zabawne, jak szybką, błyskawiczną karierę tutaj zrobił ten pionek, tak? C5, C6, C7 i nagle się okazuje, że ten pion jest kluczową bierką w obozie białego. No i ten pion wygrywa tutaj partię ze względu na skoczek bije F6 i to poszło w partii, ponieważ wchodzi teraz wieża D8. I okazuje się, że po biciu, bicie, więc figura więcej na czyściocha. W partii poszło król G8, no ale to też jest koniec pieśni, ponieważ wybitki. No i tutaj przeciwnik w ogóle został zamatowany i tym samym Jan Krzysztof Duda zwyciężył w Tighted Tuesdayu. I to w niebyle jakim stylu, ponieważ zdobył 10 punktów z 11 partii jako jedyny z kilkuset zawodników. Niżej zawodnicy mieli już po 9,5 punkta, więc naprawdę solidne zwycięstwo. Tam zdaje się $1000 jeszcze zgarnął za takie samodzielne zwycięstwo. Taka jest nagroda, także elegancko. No, ewidentnie odpaliła się klasa tego zawodnika.